Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matipel i witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy na Drollcraft. Tak, jeśli ktoś nie wie, co to Drollcraft, to jest serwer Minecrafta stworzony przez Seeda. Dokładnie wczoraj była premiera, to znaczy dzisiaj. Tak, mniejsza z tym, to znaczy była to wczoraj, bo dzisiaj już jest, nagrywam to jest sobota, tak? Czyli było w piątek, dzisiaj jest sobota, pierwsza w nocy, więc... No. Tak, teraz wybieramy się do tartaku, gdzie zbieram trochę drewna, już trochę zbieram. Mam zero głodu. No cóż. Nie wiem na razie, gdzie zarobić, ale długo się dowiem. Teamspeak oraz w ogóle wszystko w opisie serwera. Ktoś mi chyba drewno kradnie. Nie. Tak, wszystko w opisie. Możemy tutaj spotkać Kaiko, Kali. Właśnie spotkałem obydwóch niedawno. Właśnie tutaj trzeba pokraść trochę drewna. O, tutaj ktoś kopał i nie dokopał. Trochę mogę mieć lagi, bo ze względu na to, że tu jest duża ilość osób i dlatego. Ale nie powinno być z tym takich aż... No kurde, wyper papier! No, no won! No, no, no widzicie, co za ludzie wejdą ci... Drewna sobie w ogóle nie zbierzesz, nie? Właśnie taki kurde, podejdzie i... Właśnie to jest, dla mnie to jest trochę głupie rozwiązanie z tym. Mogliby zrobić taki tartak, wiecie, w ziemi, gdzie się wkopujecie w drewno i tak podzielone by było chyba prościej i każdy by miał dla siebie drewno. No ale skoro to serwer ekonomiczny, no to też takie coś popieram, no. W końcu. Jedna rzecz właśnie, że nie wiem, gdzie tutaj coś sprzedać. Na razie nie wybieram się też do kopalni, mam tylko 4 serduszka, bo jeszcze gdzieś tam spadnę i zginę. Dlatego zbieram i chcę się dowiedzieć, gdzie jest ten sklep, żeby coś sprzedać. I wtedy mogę kupić sobie miejsce w hotelu i no sprzedać, nie? Tak. Kupić hotel. To znaczy pokój. Niż jestem. Jeśli wam się podobają moje oczywiście odcinki z Emergency i ODRG, to oczywiście lajkujcie ten odcinek. Jak mówiłem, 15 łapek i nowy filmik, więc... nie daję moda. Jeszcze się zastanawiam, jak dać tego wam moda, ale zobaczymy. Coś tam wykombinuję. I oczywiście, jeśli będzie 20 subów, czy tam ileś, będzie taki specjalny, nie live, taki specjalny, no będą do wygrania nagrody. Taki event, o, event, o ile mi się uda to zrobić. Planuję zrobić coś takiego, to znaczy nie powiem wam, co planuję zrobić i nawet jeszcze się zastanawiam nad tym, czy to się sprawdzi, bo może się to nie sprawdzić, niestety. Bo to jest też trochę dość głupi pomysł, ale myślę, że może się coś tam sprawdzi. Tak, dzisiaj będę nawijał i kopał drewno. Dzisiaj musimy ustawiać sadzonki, żeby te drzewa rosły, bo niektórzy nie ustawiają sadzonek. I później dowiedzicie, a... spadaj. Trochę lagi mam, no ale sorry, bo to jest dużo osób, no przepraszam za to. Fajna rzecz, podoba mi się, gdy będziemy dość tutaj bogaci już na tym serwerze. Możemy oczywiście sobie kupić działkę na roller coaster z modami serwerze. Popieram takie coś, bo to jest dość fajny pomysł. What the fuck? Co tu się stało? Popieram taki pomysł. Ej lol, co jest? Popieram też taki pomysł. To jest fajne. I też popieram to, że... Co jest? Boże, drzewa znikają, nie wale. Popieram właśnie taki pomysł, że dostanie się Minecrafta, jeśli ktoś nie ma takich, ja nie mam. Znaczy skin mam, ale to jest rzeczy, to wiecie. No to nie gra roli. A tak naprawdę to nie mam, przyznaję się. Tak, bodajże tym jest Kaiko. Tak, tym jest Kaiko? Nie, przewidziałam, że to nie Kaiko. Nie, ale Kaiko gdzieś tutaj był, nie wiem, tam chyba jest. Nie, tam chyba ktoś jest znany, bo dużo osób tam jest. Tak. Tu ktoś lata. Peterka, aha. No, fajne. Tutaj, o, kobel. Fajnie, przyda mi się. Dobra. To może was oprowadzę trochę po serwerze.
IP i TeamSpeak w opisie oczywiście. Podstawowe, nie? No. Tak naprawdę nie powinienem mieć tego skina, bo naprawdę gram na... O, ścięło mnie trochę. Na innym launcherze, nie na tym. No, ale tak się złożyło, że weszłem sobie na życzu, żeby sprawdzić, czy... Bo tam miałem problemy z połączeniem się, bo to też start serwera i ciężko było się dostać. Bo tak naprawdę to odcinek powinien trafić... Co znaczy trafić? Powinienem nagrać już wcześniej, ale nie dało się niestety. Tak, serwis jest bardzo fajny, fajnie rozbudowany. I właśnie, chyba sklep był gdzieś tutaj. Czekajcie, bo ja teraz nie pamiętam. Gdzieś widziałem... Gdzieś tu sklep. Chyba bodajże do góry tam. Teraz nie pamiętam, gdzie ten sklep był. Jeśli gdzieś do góry szło. Albo nie? Nie wiem. Tak, tu mam fajny posąg tego. Sida. Tam mamy... No, muszę się odnaleźć. Boże, takie dziwne drzewo. Tak. Tutaj mamy targi, o, przez które takie teleporty przechodzą. Teleportuje nas to do właśnie na targi. Mam rendering słaby, bo wiecie, trochę lagi są. A tutaj właśnie nic nie widać. Za dużo osób. Tak, tutaj widzicie takie targi. Są w środku, są puste, więc nie będę tam wchodził w ogóle. Mapka jest w ogóle na głównej stronie drillcraft.pl. To też możecie tam zajrzeć i zobaczyć całą mapkę, jak to wygląda. Jeśli ktoś nie ma problemy wbić, może sobie tak obejrzeć. No ja po ciężkich próbach wejścia na serwer udało mi się w końcu to zrobić. Czekajcie, zrobię sobie tylko patyki. Nie kill off, siekierę chcę. Pyk. Okej. Okay. Drugą siekierkę sobie zrobiłem na wszelki wypadek. Tak. Idziemy. Tutaj jest taka główna, nie wiem jak to nazwać, altanka, czy za to jak to nazwać, nie wiem. Takie jakby... Sam nie wiem jak to, co nazwać, no, dajcie mi spokój. O, tu jest cudowny, podoba mi się ten posąg Iliana. Jest zarąbisty, fajnie zrobiony. Tak, tam mamy posąg Władimira, jeśli ktoś oglądał... o, tutaj mamy taką łódkę fajną. Jeśli ktoś oglądał Droll Coaster, to wie, kto to był Władimir. Kurde, no trudno się domyślić po nazwie. Tak, i w nim mamy, tutaj mamy duży spawn, z którego przychodzimy, bardzo fajnie zbudowany. Już tam pójdziemy do tego Władka naszego. To jest Kik. To był Julian? Nie, myślałem. Widziałem Juliana, nie wiem czemu się tak nie jestem. Tu mamy wędkarza Mirek, możemy sobie wędkę kupić. O, tu mamy tego Władimira, jako McDonald's. I tutaj, o Jezu, kieruj. Możemy sobie kupić ciastka, tutaj bodajże... Ten sprzedaje ciasto. Fajna rzecz też. Teraz pójdziemy. Teraz pójdziemy. Pokażę wam hotel. Lol, gościu ma żelazne jako już. Ja walę. Koksu. Też bym chciał. Nie, no, niestety tak długo. O, tam jest. Czekajcie. Przegapiłem. Przegapiłem pójście na do hotelu. Jak ścina. Serio, od razu za lagi, ale nie wiem, czy będą te serie tak kontynuowane tak często, bo no nie da się ukryć, lagi tutaj są. Więc wiecie. O, znowu tutaj teleport. No i tutaj mamy piękny hotel, taki w skale wbudowany. Fajny bardzo. Hotel. No i tutaj podstawowo mamy napisane żółty kolor, to jest tutaj tańszy pokój, później już pomarańczowy droższy, czerwony, niebieski i zielony. Jak dla mnie to jest różowy. Beka. Tak, to teraz ja krótkie cięcie, za chwilę do was wracam. Okej, już jestem i dochodzę do pewnego miejsca, wiecie, nie chciałam na tych lagach iść, wam tego filmiku tak będzie ścinać. Dochodzę do kopalni, która jest bardzo, to bardzo duża. Ej, tam jest... Tam jest Tartak, na którym byliśmy, a tutaj jest kopalnia. Oczywiście nas też teleportuje do niej. Do co przejdę i widzę niebieski, to myślę, że to Kajko. XD. Dobra. I oczywiście tutaj mamy ciemną
i brzydką kopalnię, która jest, o Boże, głęboko. Cholera, dlatego się dziwicie, dlaczego nigdy nie wchodzę. Jest ciemno jak cholera w niej. Więc się nie dziwcie się, dlaczego ja tam nie wchodzę. W ogóle, co to jest za zebranie? Okej, nie wnikam. Dobra, tak wygląda serwer Drollcraft. Jak już mówiłem, wszystkie dane w opisie. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z let's playa w... Plącze mi się, znaczy co, brzydale wyszłeś we mnie, zwądzę. Tak, a więc co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnam się z wami, na razie, cześć!